co ty się znowu wynarzyła, no? Pociąg się normalnie rozpędza i na nadmiarówka. Dziwne to było zjawisko. Się odżywania moje włączyli, bo nie wiem czym palicie. Niech pan lepiej nie włącza, nie? W pociągu lepiej nie. Nawet nie ma, wie pan? No dobra, ma pan już, nie będzie to odżywanie. Niech będzie już to odżywanie. Chociaż cena klimatyzacji też służy to ogrzewanie pociągu, ja wiem o tym. Ja zapomniałem. Zapomniałem włączyć. Więc klimatyzacji też nie było. To po torcie. No tak. Na torcie mogą być różne turbulencje w pociągu. Ale żeby kaszlu dostał. Ale pan wysłał minkę. Fajną, panie Marcinie. No dzisiaj taka omawa kaliska. No i cały czas będziemy jechać, nie? 100, 120, 100, 120. 100. Tak to wygląda z widoku pasażera. Łapanie teraz nie mogę, bo... oprowadzę, nie? Jak się prowadzi, to nie można. Dzisiaj na trzeźwość badają ponoć na szlaku. Trzeba będzie pociąg zatrzymać. Na postoju technicznym będą badać trzeźwość maszynisty, czy czasem w pracy nie pije. No. Grał pan w piwę. Bardzo fajnie. Cieszymy się pana szczęściem. Nie wiem, kto sprawdza, nie pytałem się. Pewnie jakiś inspektor sanitarny, czy kto tam. No nie, to już 2 tygodnie minęły od czasu, kiedy pan po raz pierwszy napisał o tym, że była dzwoni i dalej ona dzwoni. No jeśli jakoś tam była, to nie wiem, chyba nie do końca była. Że dzwoni. Ciągle. Jakby co, jabłuszko żona dała do pracy.
Tak, ono sfermentowało po drodze, jak szedłem. Dobra, na wysoporową trzeba dać. Czekać, aż wszystkie wagony wyjadą. Ogólnie ja mam dzisiaj dłuższy skład chyba o 2 wagony niż oryginalnie wpisany w scenerię. Nie, nie, wcale nic nie zrobi. No. Jakiś wypadek, człowiek wyskoczy przed pociąg i co? I od razu prokuratura i wina maszynista, oczywiście. Taki mamy klimat, no. Że pociąg cięższy jedzie, nie? Rozkładowo ma mieć 300, a ma 422 tony. To się nazywa. Ciekawe, czy zawaga się zmieni po tym, jak wyjedziemy z jakiejś stacji. Jestem ciekaw. Po prostu, czy ludzi też liczą w tonach ładunku. Ile sztuk? 9 bodajże, 9. Teraz jeszcze zobaczymy. Także 9 wagoników. O, jazda bezprądowa. A jedziemy bezprądowo, nie? A jak kazali? Jazda prądowa, no to tu jedziemy prądowo, też tak jak każą, nie? Będzie ograniczenia do 60. No właśnie, no tak to się kończy, to nie zajmę. Teraz do 40 będzie ograniczenie, ale super. Nie cieszę się bardzo. I się nawet nie rozpędzą dobrze, bo nie ma to sensu. Przyszłość to nie lokomotywa, tylko LRT. Oskar pisemny o lokomotywie. No tak, no to nie lokomotywa. To elektryczny zespół trakcyjny, zgadza się. Ma pan rację. Dobra, dziś tu chyba na tym 40 będziemy wjeżdżać, nie? Bo tak zwolniłem. Ja tu już jest przed nami. Jak ty zaś maszynista szlaku nie zna, nie? Tak czy nie druga kibelków. Wjazd na stację Sieradz. Nawet planowo, o dziwo.
jesteśmy. Mam nadzieję, że się wszystkie magony zmieściły. Zmieściły się. Pod sam wskaźnik zresztą podciągnąłem, więc czemu by się miały nie zmieścić? No, semafor na stój. Czyli na razie bez wyjazdu, no cóż, opóźnienie nam chcą zrobić. Ciekawe, ile minut opóźnienia będzie. Ale rozkład jest pod ET22, my jedziemy EP07. O, jednak bardziej części spotykany jest EP07. Czy odważy się zagrać w Open Rail z samym Pendolino? A czemu bym się miał nie odważyć? Tylko Open Rail chyba dużo miejsca zajmuje, a nawet nie wiem dobrze, jak to pobrać. Szczerze powiem. Nigdy się w to nie bawię. Kiedyś miałem Open Rail'a. Ja nie wiem, czy oni w ogóle coś zmienili w tym, że to jest bardziej realne niż było kiedyś, czy... No ale jest to takie coś, że nie wiem, w EP07 można zadać na samym starcie 100% mocy i nic się nie stanie. Bo kiedyś tak było, że w EP09 czy tam 07 sobie miałem kiedyś z Poznania Głównego przez moje rodzime miasto do Bydgoszczy i po drodze niestety mogłem sobie nadać 100% mocy od razu i nic się nie stało. Będzie 6 minut jeszcze. Ja już powinienem mieć odjazd. No, odjazd będzie za 15 sekund. Będziemy opóźnieni o 2,5 minuty. Może i do 3 to wzrośnie. Ciekawe czemu. Dlatego, bo ten dyżurny się obija. No, pewnie dlatego. I co jest ten odjazd? Nie podjadą na podjazdy, nie? Dość szybko. Nie, tam po co? Niby jest event, żeby podał nam odjazd. A coś jest chyba na szlaku. Czemu nie mamy wyjazdu? Nie wiem, czemu nie mamy wyjazdu w sumie. O, mamy wyjazd. No widzicie, drodzy Państwo, mamy wyjazd. Niepotrzebnie dałem ten sygnał, ale mi się ręka wahnęła. A jesteśmy opóźnieni o całe 4 minuty. Ferbusa też kiedyś grałem w Ferbusa, mam nawet. Nie, Open Race też był dobry, no tylko mało realistycznie mi się w nim jeździło, tak powiem. Znaczy, gdyby jeszcze coś tam poprawili, tak żeby to bardziej wyglądało, bo kiedyś te EP09 to w ogóle nie wyglądało jak EP09, a
Gdzieś tam ND-160 miało wyświetlać nie wiadomo skąd. Ale dzisiaj coś mnie kasza męczy, nie? Ale udaje mi się wyciszyć mikrofon. Na szczęście za mnie. Coś mnie weźmie. Marcinie, pan więcej gra Open Race'a, skoro pan się pyta, więc może pan powie, czy coś się zmieniło. A ja w to grałem za 3 czy 4 lata temu. Nie wiem, ile będziemy czekać, ale na pewno jeszcze trochę to im zajmie. Nie napisze pan na Steamie, musi pan daleko szukać w opisie do... No chyba nawet tej transmisji na żywo jest link do profilu. Więc się nie mylę. Najmniej powinien się tam znajdować. Nie wiem, ile będziemy czekać na flirty. Też mnie to ciekawi, oczywiście, ale... No jeszcze pewnie trochę im to zajmie, nie powiem. Ale może zrobię. Może zrobię. I może będą jakoś fajnie wyglądać. Zresztą jak każda lokomotywa w maszynie też fajnie wygląda. Nie elektryczny zespół trakcyjny też każdy wygląda no, w porządku, tak mi się wydaje. Ogólnie jest z górki. Ta Open Race teraz wygląda realistycznie i jest okej. Okay. No czemu by nie spróbować? Zwolnię trochę miejsca na dysku, to na pewno spróbuję. Postaram się tym zająć w najbliższej przyszłości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pan gra w FedBus, a w ETS modami. Jak też gram w ETS modami. W Onsi 2 gram też z takim gier. No ja oczywiście nie nagrywam, bo to zazwyczaj sobie robię coś z rana, taki relaks. I nic człowiek nie musi robić, to sobie z rana może na coś takiego pozwolić. Ostatnio jakoś często się maszyną mnie na kanale pojawia. A pora by było jakoś to zmienić i też z innych symulatorów ponagrywać, bo nie tylko maszyną człowiek żyje. Chociaż u mnie maszyna ma największą oglądalność. A na co 2 dni czekania, panie Michu? Na co pan czeka 2 dni? Na koniec szkoły.
No, maszyna jest super, muszę się to przyznać. Rzekomo jest to no, bardzo realistyczny symulator i trzeba dużo rzeczy wiedzieć, zanim się zacznie grać. Semafory trzeba znać. Wskaźniki trzeba znać. Jak ruszyć trzeba wiedzieć, co trzeba robić. A potem jeszcze ileś tam trzeba pojeździć, zdobyć doświadczenie, żeby jakoś to można było ogarnąć. I w końcu dzień po regio daje darmowy dzień przejazdu pociągami. Pociągiem? Darmowy dzień przejazdu pociągiem. Czemu znowuż wyłącznik szybki tu wyrzucił? Nie powinno tak się dziać. To jest chyba jakiś błąd w tym scenariuszu. Nawet nie wiedziałem, że można za darmo jeździć. Muszę pojadę sobie do Torunia. Ja no żartuję. Nie będzie mi się chciało pewnie. Tani w dzień bez samochodu jest za darmo? I co ja robię w środę? Nie, nie muszę jechać nigdzie samochodem. Ja jutro jadę na grzyby. Samochodem? Ja w środę nigdzie nie muszę jechać, więc no, w sumie. Może być i dzień bez samochodu. Ja tam ja codziennie nie jeżdżę samochodem. Chociaż lubię to robić, no ale... Paliwo w drodze. Wszyscy narzekają, ja też muszę. A ja jest w drodze. Chociaż teraz potaniało, nie powiem. Jeszcze jak 30 groszy na litrze jest taniej. Jest to drugi, to czwartek, a. A to w czwartek. Ja muszę gdzieś jechać w czwartek, to jest dobre pytanie. Nie wiem, nie planuję aż tak daleko swojej przyszłości. Ja chyba raczej nigdzie też nie muszę jechać. Panie Simon, ja coś z rana sobie lubię wypić monsterka. Miodzę się z panem. Chociaż no nie codziennie to też robię, ale no... czasem czemu nie? W sobotę na przykład o 8 musiałem jechać samochodem, to też sobie wziąłem na drogę jednego. No kierowca musi być wypoczęty, mieć siłę i energię. Więc no czemu by sobie takiego monsterka nie wypić? Przed podróżą. Nie ma nic złego w tym. Ładne widoki za oknem, to jakieś drzewko sobie rosną. Ale kaszek. Kaszek? Nie wkurza? Co to jest? Co to jest kaszek? Co to takiego jest? No nie wiem nawet. Jerzy, brat, jest na moim koniu. Jerzy. To nie dobrze. To bardzo nie dobrze. Aha, i tak raz pan pisze, raz on, tak? Aha, rozumiem. To może chociaż tam piszcie wcześniej, który, nie? Który to napisał, żebym wiedział, komu odpowiada. No i teraz ograniczenia do 100 na godzinę będzie.